Państwo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że spotykamy się w moim rodzinnym mieście w Siedlcach. Chciałabym powitać wszystkich zaproszonych gości. Chciałabym powitać m.in. pana wójta gminy Siedlce, pana Henryka Brodowskiego. Także kandydatów Koalicji Obywatelskiej, których widzę tutaj na sali, pana Daniela Ryjewskiego, pana Wiesława Kalickiego. Ale powiem wprost, jest dla mnie naprawdę szczególnym zaszczytem i powodem do wzruszenia niemałego to, że gościem specjalnym tego spotkania już właściwie na takim ostatku kampanii wyborczej jest pan prezydent Lech Wałęsa. Były prezydent, ale przede wszystkim człowiek, dzięki któremu właśnie takie otwarte dyskusje o demokracji, o przyszłości Polski możemy prowadzić, a nie o tym, jak taką drogę na przykład do demokracji w ogóle znaleźć. Mimo właśnie ogromu zajęć, pan prezydent Lech Wałęsa przyjął to moje zaproszenie do Siedlec, wiedząc, że czas przedwyborczy to jest właśnie taki czas rozmów o przyszłości Polski, rozmów o obywatelskiej aktywności, o tym wszystkim, co dla nas ważne. Ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie innej osoby, która mogłaby być bardziej inspirująca do przeprowadzenia właśnie takich rozmów. Lech Wałęsa był bezpośrednim świadkiem wszystkich takich zdarzeń, głównych przemian politycznych w Polsce. Był także jednym z głównych aktorów tych przemian. Jako działacz opozycyjny także doświadczył tego całego ogromu trudu i wyrzeczeń, i cierpienia, mówiąc wprost, które doprowadziły nas do demokracji, do wolności, do także stabilnego rozwoju gospodarczego Polski. Jako prezydent był przecież takim też ambasadorem tego sukcesu Polski na całym świecie i wpływał na to, jak najwięksi aktorzy światowi postrzegali Polskę, jak postrzegali ten sukces. Ale przecież zanim pan prezydent Lech Wałęsa stał się prezydentem, ogólnopolskim liderem, to był człowiekiem, który działał lokalnie w swoim zakładzie pracy, w stoczni, i wtedy właśnie potrafił zrobić coś, co jest dla mnie pewnym symbolem skuteczności działania. Potrafił przekonać tych ludzi, z którymi pracował, swoich współpracowników, ludzi bliskich mu, którzy go znali, do tego, że ich głos ma wagę, ma siłę, że ich głos doprowadzi do osiągnięcia celu, który z pozoru wydaje się niemożliwy, a mianowicie do zakończenia komunizmu. Ja mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy właśnie o takim obywatelskim, skutecznym zaangażowaniu i naprawdę jestem niezmiernie szczęśliwa, że pan prezydent Lech Wałęsa przyjechał do Siedlec i w tym moim rodzinnym mieście, w którym ja stawiałam swoje pierwsze kroki takiej aktywności społecznej, zechciał opowiedzieć nam i porozmawiać z nami o swoich doświadczeniach. Panie prezydencie, witamy. Drodzy Państwo, to ja zacznę trochę oryginalnie. Panie prezydencie, założyciel Facebooka, Mark Zuckerberg, jest znany z tego, że ma w swojej szafie ze 100 koszulek, t-shirtów i wszystkie są tak samo szare. Wszystkie są dokładnie takie same. Panie prezydencie, ile pan ma takich różnych koszulek z jakże ważnym dla nas wszystkich hasłem Konstytucja? Ostatnio nie liczyłem, ale gdzieś koło 30 chyba. Ale teraz ja chciałem inaczej zacząć. Dziękuję pani, że pani mnie zaprosiła. Chyba do kogoś innego nie przyjechał. Z pewnością, panie prezydencie. Ale jednocześnie przy tej wymianie jedną rzecz nie pani nie wymieniła. Że dwa razy tu byłem u was zamknięty za ulotkowanie w starych czasach. Przesłuchany na komendzie policji, milicji wtedy. Także to wpiszcie gdzieś do mojego życiorysu, że zaliczyłem waszą komendę. O koszulkach odpowiedziałem. To tak, ale to pytanie. Albo do tego jest drugie pytanie. Jak długo pan będzie nosił, czy będzie pan uważał, że trzeba nosić te koszulki? Już jestem starcem, jak wiecie, skończyłem 76 lat. Wszystkiego najlepszego, panie prezydencie, bo parę dni temu był urodziny.
razem z wami udało mi się zrobić wielkie rzeczy. Udało się naszemu pokoleniu doprowadzić do przystanku wolność. I dlatego też teraz, kiedy widzę, co się dzieje w kraju, nie jestem z tego zadowolony. Dlatego przyjechałem prosić was, a więc błagać. Musicie zaangażować wszelkie siły, by Polska wróciła na drogę rozwoju, na drogę demokracji, na drogę poszanowania praw, konstytucji, trójpodziału władzy. Proszę was, ja się na tej walce trochę znam, bo przecież widzieliście, razem szliśmy. I jeśli tego teraz nie dokonacie, to naprawdę będzie, jutro będziecie musieli na ulicy odzyskiwać wolność. Ta grupa, opisana dawno przez generała Weinera, zobaczcie, książka jest taka, ta grupa jest bardzo niebezpieczna, bardzo szkodliwa dla Polski, trzeba ją jak najszybciej odsunąć. I o to was proszę, a jeśli wam się to nie uda, to przygotujcie się na gorszą drogę, bo ona musi się zdarzyć. Koszulką swoją walczę, mówiąc wprost. W Polsce są łamane prawa, łamany podział, trójpodział władzy, oszustwa, kłamstwa, przestępstwa. Przecież to wszystko widzicie. I dlatego będę nosił, aż zawrócicie Polskę z tej drogi. To mówię w Polsce, a na zewnątrz mówię dla świata, zwróćcie uwagę na Polskę, ten dzielny naród, ten naród, który zadziwił świat, zlekceważył wybory, zlekceważył demokrację i nieodpowiedzialnych ludzi dopuścił do władzy i dziś ma problemy i będzie miał jeszcze większe, jeśli jak najszybciej nie zawróci z tej drogi. Panie prezydencie, czy wiele osób podnosi taki temat, czy demokracja w Polsce nadal funkcjonuje, czy ona istnieje dzisiaj? Przypominam to, co wiele razy już słyszeliście, mówiłem. Demokracja składa się właściwie i wolność z trzech elementów. Ja nie potrafiłem wymierzyć, gdzie, w jakim kraju jest demokracja, wolność, w jakim nie ma. Dlatego wymyśliłem prosty wzór, zapamiętajcie go, bo będziecie mogli mierzyć demokrację w każdym innym kraju, w Polsce też. Więc podzieliłem demokrację na trzy części. Pierwsza część demokracji to są prawa wszelkie, konstytucje. To jest 30%. Drugie 30%, czy ludzie w tym obracają się, czy chodzą na wybory, czy organizują w tych prawach, które istnieją. Czy są aktywni. Czy są aktywni też, ale przede wszystkim, czy używają tych wszystkich praw i prawideł, to jest drugie 30%. I trzecie 30% to jest grubość książeczki czekowej w skali masowej, to znaczy bogactwo społeczeństwa. Jeśli jesteśmy biedni, boimy się o nasze miejsce pracy, 10 czeka, by nam się noga powinęła, to nie będziemy walczyć, nie będziemy używać demokracji, bo z obawy, że to może się źle skończyć dla mojej pracy, dla mojej rodziny. I możecie zmierzyć w Polsce demokrację, bo pan się o to zapytał. Pierwsze 30% to jeszcze mamy. Natomiast drugie 30%, no jak poniżej połowa chodzi na wybory, to mamy najwyżej 15%, nawet jeszcze mniej. A jeśli chodzi o bogactwo społeczeństwa, to 5% ludzi może naprawdę postawić się i naprawdę poważnie walczyć. Więc sumując to, mamy poniżej 50% praktycznej demokracji w kraju. I tym wzorem możecie w każdym innym kraju zmierzyć, czy jest tam demokracja, czy jej nie ma. A potrzebny ten wzór jest po to, jak chcecie poprawiać, jak chcecie zmieniać, uzupełniać demokrację, to musicie wiedzieć, co chcecie zrobić. Czy prawa nie funkcjonują? Czy trzeba coś z ludźmi zrobić, żeby zachęcić, żeby powiedzieć, co mają robić? Czy są za biedni, żeby cokolwiek działali? Panie prezydencie, gdyby było maksimum, tak sobie liczę, to w sumie to daje 90%. To do tych 100, te 10% to jest obecność Lecha Wałęsy, tak? W życiu politycznym. Nie, to jest, ja dałem na rozkurs, bo to nie chodzi o to, że to się tak nie da dokładnie, więc muszą być zawsze jakieś rezerwy.
Pani poseł, pan prezydent już rozpoczął o tym mówić, o rządach prawa. Co możemy zrobić, co realnie można zrobić, i to w szybkim czasie, by odwrócić te rzeczy, które, no, które mówiąc delikatnie, źle funkcjonują w wymiarze sprawiedliwości, od najniższego poziomu do najwyższego, bo ja od razu dodam, to nie jest tak, że przed rokiem 2015 wszyscy byliśmy szczęśliwi z tego, jak sądy funkcjonowały, to umówmy się co do tego. Ja odpowiem, wybierajcie takie dziewczyny, jak pani jest, i wszystko wróci na dobrą drogę. Zapytamy teraz dziewczynę. Bardzo dziękuję za te słowa. Rzeczywiście te 4 lata w Sejmie to była taka dwutorowa działalność. Z jednej strony to była obrona praworządności, niezależności wymiaru sprawiedliwości, ale z drugiej strony to była także mozolna praca moja jako szefowej zespołu do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości, gdzie wypracowywaliśmy pozytywne takie postulaty dotyczące usprawnienia działania sądów, bo wiemy, że rzeczywiście dużo jest do zrobienia, począwszy od cyfryzacji do usprawnienia pewnych procedur czy obniżenia opłat sądowych. Ale podsumowując te 4 lata, jakby zdobywając się na taką generalną uwagę, to rzeczywiście jakby ja mam takie wrażenie, jakby przez polski system prawny przeszedł taki huragan prawny. I część rzeczy jest zupełnie zniszczona, część instytucji, część jest w zgliszczach, część jest do odbudowania. Ale trzeba powiedzieć wprost, że w Konstytucji naprawdę są zapisane wszystkie nasze podstawowe prawa i wolności obywatelskie. I każdy winny jest przestrzegać polskiej Konstytucji. I każdy, kto jej nie przestrzega, powinien ponieść odpowiedzialność. Powinien zostać z tego rozliczony. My jako Koalicja Obywatelska stawiamy sobie takie 3 cele. Pierwszy cel to jest akt odnowy demokracji. To jest taki zbiór ustaw, który usunie wszystkie niekonstytucyjne, łamiące prawa i wolności obywatelskie przepisy. Z tym także będzie musiało iść ileś działań faktycznych, takich jak powołanie prawidłowo wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, prawidłowy wybór prezesa Trybunału Konstytucyjnego, co do którego w tym momencie absolutnie są poważne wątpliwości, czy składanie wniosków już do odpolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego, aby pewne akty prawne po prostu ocenić i mieć podstawę do podejmowania dalszych działań prawnych. Cel numer 2. Szanowni Państwo, to jest deregulacja prawna. To, co zdarzyło się w ciągu ostatnich 4 lat, to był absolutny armagedon, jakieś szaleństwo. 2016 rok, 42 tysiące stron ustaw uchwalone w polskim Sejmie. Następny rok, wcale nie lepiej, 35 tysięcy stron ustaw. Żeby to przeczytać, jak obliczają eksperci z odnośnikami, to jest 65 lat czytania. Znaczy to jest szaleństwo, już nikt się nie jest w stanie połapać w tym, jakie przepisy obowiązują. Ani przedsiębiorcy, prawnicy, ani tym bardziej zwykli obywatele. I my mówimy stop, to szaleństwo trzeba zatrzymać. Prosta zasada, sprawdzona w Kanadzie. One in, two out. Jeden przepis wchodzi, 2 w tym momencie muszą zostać wyprowadzone z systemu prawnego. To jest droga do tego, żeby zatrzymać tą nadprodukcję prawa. I cel numer 3. To jest rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. No naprawdę, no nie może być tak, że ktoś, kto jest w mediach publicznych, pojawiają się informacje o tym, że ma kontakty z szef NIK-u, ma kontakty z grupą przestępczą czy z przestępcami, on się nie podaje do dymisji, tylko jest poklepywany po plecach przez kolegów i idzie po prostu sobie na urlop. No nie może być tak, że prezes jakiejkolwiek partii, który nie płaci faktury, jest nagrany na taśmach, nie jest nawet przesłuchiwany w postępowaniu karnym. No nie może być tak, że minister sprawiedliwości tworzy, organizuje jakąś taką szajkę hejterską, jak donoszą media w Ministerstwie Sprawiedliwości, i też nie jest dymisjonowany, tylko koledzy go poklepują po plecach, mówią super, fajnie, że zostałeś na stanowisku. Dlatego rozdział funkcji ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego. Ale oczywiście tych zmian jest dużo więcej. Będą to praktyczne zmiany, które proponujemy, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Począwszy, tak jak powiedziałam, cyfryzacja, pierwsza rzecz, potem przyspieszenie tych postępowań, czyli na przykład zaproponowanie wydawanie nakazów zapłaty przez notariuszy, szybko, sprawnie, o tej godzinie, o której przedsiębiorca tego potrzebuje, czy osoba, wierzyciel tego potrzebuje, a nie czekanie miesiącami w sądach, ale także obniżenie opłat sądowych. Jak porównujemy sytuację w Polsce czy w Niemczech, to rzeczywiście te opłaty są bardzo wysokie i w związku z tym blokują obywatelom dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Czy pan poseł zechciałby też w sprawie wymiaru sprawiedliwości? Tak, przede wszystkim witam państwa bardzo serdecznie. W moim przekonaniu kluczem
takim najważniejszą kwestią, z którą mamy w Polsce do czynienia w tej chwili w wymiarze sprawiedliwości, ale i ogólnie, to jest to, że obecna władza wykorzystuje potencjał państwowy do własnych interesów. Podporządkuje wszystko, co mamy publicznego, wspólnego, własnym celom. I tak jest również w wymiarze sprawiedliwości. Proszę Państwa, pamiętacie tego sędziego, co ukradł 50 zł, tak? Gdzieś na stacji czy w sklepie, już nie pamiętam. To niezadowolenie społeczne i ten przykład stał się pretekstem do rozprawy z wymiarem sprawiedliwości. Nie do naprawy wymiaru sprawiedliwości, do przejęcia wymiaru sprawiedliwości. Adam Strzembosz, profesor Adam Strzembosz, który no przecież po odzyskaniu wolności budował niezależne sądownictwo, mówi, że ten model, który teraz jest w Polsce wprowadzany, to jest powrót do sądownictwa partyjnego. I proszę Państwa, istotą tego, kiedy nie ma niezależnego sądu, to wszystkie prawa zapisane w ustawach stają się prawem w książce. W życiu prawem staje się wola rządzących. Najkrócej mówiąc, bez niezależnego sędziego cały ten zbiór praw, który ma wolności obywatelskie, to wszystko, czym chcielibyśmy się okazać i powiedzieć, to jest moja wolność, to jest moje uprawnienie. Tego już nie ma. Kiedy nie ma niezależnego sędziego, który powie tak, to jest twoje prawo, to jest twoja wolność, to cię chroni. I na tym polega istota tego, co się w Polsce wydarzyło. Ugrupowanie rządzące chciało przejąć sądy, by oni byli sędzią, by ich prawo obowiązywało w życiu. Proszę Państwa, nie udało się na szczęście dzięki wielu ludziom, którzy wyszli w Polsce na ulicę przed sądy, ale i dzięki Unii Europejskiej. Trzeba śmiało o tym powiedzieć. Unia Europejska, system wartości, który przecież my marzyliśmy o tym, żeby dołączyć do tej wspólnoty wolnych, demokratycznych państw. 50 lat czekaliśmy na to, żeby dołączyć po II wojnie światowej do tej wspólnoty. Ta wspólnota zadziałała, ten system prawny zadziałał dzięki wartościom Unii Europejskiej i determinacji ludzi w Polsce udało się zatrzymać przejęcie wymiaru sprawiedliwości przez obecny układ rządowy, ale to nie znaczy, że ten proces się zakończył. To nie znaczy, że oni już zaprzestali tego procesu. Kiedy będą mieli możliwość, dokończą dzieło. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, sprawy są jednak trochę większe niż rozważamy. Przecież wszyscy zauważamy, że nasze pokolenie usunęło w Polsce, w Europie i w świecie wiele podziałów, które były do końca XX wieku. Zjednoczyliśmy Niemcy, usunęliśmy granice w Europie. To technologię zbudowaliśmy na taką wysokość, że nie mieści się w naszych krajach. Wiele tematów nie mieści się. I dlatego też w naszym pokoleniu musimy, i zresztą to się już dzieje, musimy znaleźć odpowiedzi na większe zorganizowanie, bo kraj to za mało. I dlatego to zwycięstwo dało nam szansę, ale też stworzyło wielkie zagrożenia. Bo pytanie jest, każde państwo miało swoją drogę, swoją historię. Znieśliśmy granice w Europie, wprowadziliśmy euro. Każdy nawet może pracować w każdym innym państwie. Doszliśmy do ściany. I teraz są główne pytania. Dobrze, kochani, a jaki fundament tej waszej budowy jest? Każde państwo, jak mówiłem, ma swoje fundamenty. Więc musimy uzgodnić fundament tej nowej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy. To pierwsze pytanie. Jak to się nam uda uzgodnić między państwami, to wtedy będzie drugie pytanie. A jaki system ekonomiczny proponujecie pod tą nowość, którą wywalczyliście? Na pewno nie komunizm, bo nigdzie w świecie się nie sprawdził. Ale na pewno nie taki kapitalizm. Kapitalizm do końca XX wieku polegał na rywalizacji. Wyścig szczurów państwa uprawiały. Kto szybciej, kto lepiej, kto taniej, kto więcej zarobił. Jak teraz robimy państwo Europę, no to koniec z wyścigiem szczurów. No to 50 kapitalizmu odpada. A mówimy o demokracji. No przecież, szanowni państwo, mnie uczono 76 lat temu, że demokracja i sukces demokratyczny jest z większością.
a dzisiaj większość nie chodzi na wybory. No to gdzie jest demokracja? Gdzie jest ta większość? To po pierwsze, a to jest małe piwo. Jeśli nie poprawicie, nie posłuchacie starego Wałęsy, to jutro będą chodzić na wybory tylko ci, co będą kandydować. A reszta nie będzie w ogóle chodzić na wybory. I dlatego trzeba jak najszybciej właśnie nasze pokolenie, piękne pokolenie, zwycięskie, musi zastanowić się, jak zorganizować społeczeństwo, by to był przekrój społeczeństwa. Organizacje pasujące do przekroju społeczeństwa. I wtedy, jak to się by udało, to nie jest wcale trudne. 20 lat temu chyba słyszeliście, mówiłem na cały świat, że ja widzę cały świat podzielony na dwie części. Lewica i prawica, pierwszy podział. Co ja uważałem wtedy za lewicę? Nie wierzę żadnego Pana Boga i jak najwięcej w organizacjach państwa. Prawica, co uważałem, wierzę w swojego Pana Boga i jak najwięcej prywatnie w organizacjach wszelkich. Pierwszy podział. Drugi podział mówiłem, ludzie najemnej pracy. Lewica i prawica, macie dwie partie. Właściciele środków produkcji, państwowy i prywatni. Lewica i prawica, cztery partie. Gdybyście tylko tak zorganizowali narody, każdy z nas wiedziałby, gdzie jest i wiedziałby, na kogo głosować. Wystarczy wprowadzić do telefonu komórkowego możliwość głosowania i 99,9 głosów. Takie wyzwanie rzucił los naszemu pokoleniu. Wszystkie struktury, które były do końca XX wieku, nie pasują. Nie pasują do tych czasów. I to jest dodatkowe zadanie, które spadło na barki naszego pokolenia. Dlatego ja nazwałem. Epoka podziału granic, wojowania skończyła się przy pomocy Polski. Otworzyła się epoka intelektu, informacji i globalizacji. A my znaleźliśmy się w tym pokoleniu na środeczku. Nazwałem ten środeczek epoka słowa. Najpierw było słowo, a słowo jutro ciałem się stanie. A słowo to pogadajmy, tak jak teraz. Pogadajmy, byśmy doszli do podobnych pomysłów. Byśmy się zauważyli ludzi, którzy podobnie myślą. Byśmy zauważyli, co należy robić, jak należy organizować, żeby to życie było znośne. A więc jak najwięcej spotkań, jak najwięcej dyskusji, z tej dyskusji wyjdą pomysły i ludzie, tacy jak wasza posłanka, i oni poprowadzą dalej kraj. Jeśli tego nie zrobimy, to będą przeklinać nasze zwycięstwo, już to robią zresztą, bo rozbiliśmy układ, który się kontrolował, który dyscyplinował, a nie zbudowaliśmy nic, co było lepsze od starego układu. Właśnie, panie prezydencie, takie spotkania jak to nasze dzisiejsze służą wymianie poglądów i szukaniu tych najlepszych rozwiązań. I tu chcę, jeśli można, przejść do bardzo konkretnej sfery, gdzie rozwiązań nie ma od 30 lat dobrych i ostatnie 4 lata wyłącznie pogłębiły kryzys. Pani poseł, to jest służba zdrowia. Wszyscy cierpimy na tym, jak funkcjonuje służba zdrowia. Wiele słów też przez ostatnie 4 lata padło na ten temat i jest gorzej, kolejki się wydłużają. Do lekarzy specjalistów czekamy coraz dłużej, czasami nie jesteśmy w stanie doczekać do wizyty u lekarza specjalisty. Pani poseł, czy macie konkretne, bardzo konkretne pomysły na poprawienie sytuacji? Dziękuję, panie redaktorze, za to pytanie. Zanim odpowiem konkretnie na nie, chciałabym tylko, jakby kontynuując myśl pana prezydenta Lecha Wałęsy, powiedzieć o trzech liczbach, które tak mi przyszły do głowy i sobie je zanotowałam w czasie, kiedy pan prezydent mówił. Pierwsza liczba to jest 5 700 000 mieszkańców. Tyle ludzi oddało swoje głosy na PiS w 2015 roku i tylu ludzi zadecydowało o tym, jak wyglądała Polska i w jakim kierunku się rozwijała przez ostatnie 4 lata, 38-milionowy kraj. Warto tą liczbę mieć w głowie. Druga liczba to jest liczba, którą podają eksperci, politolodzy. Mówią, że o wyniku tych wyborów zadecyduje grupa około 100-200 tysięcy ludzi w skali kraju. Zapewne tyle. I udział tych ludzi w wyborach, oddanie przez nich głosów zadecyduje o tym, której z partii czy koalicji, partiom demokratycznym, europejskim czy partii rządzącej przypadnie ten laur zwycięstwa i możliwość
zbudowania rządu. Więc warto mieć świadomość tego, jaką siłę będzie miał w tych wyborach nasz głos. I trzecia kwestia, o której chciałabym powiedzieć, to właśnie jakby świadomość tego, że te wybory to nie będą wybory, które będą decydowały o Polsce, o tym, jak ona wygląda w perspektywie 4 lat. One w mojej ocenie zadecydują o tym, jak Polska będzie wyglądała w perspektywie dziesięcioleci, może pokoleń. Jak się walczy z takimi partiami populistycznymi, autorytarnymi, jak obecna partia rządząca, to szanowni państwo, partie, które różni od takich partii to, że trzymają się litery prawa, proponują racjonalne rozwiązania. To jest, szanowni państwo, jedna furtka, jedna szansa. Potem takie partie się tak umacniają, że naprawdę nie ma szans na pokonanie. Więc mam nadzieję, że te trzy argumenty, to jest także w zestawieniu z tym, co powiedział pan prezydent, bardzo mocny bodziec i mobilizator dla państwa, aby naprawdę wykorzystać ten czas, ten ostatni tydzień do tego, żeby mobilizować, przekonywać do tego, żeby pójść do wyborów i zagłosować na partie demokratyczne, na partie europejskie i kontynuować stabilny rozwój Polski. Naprawdę mamy bardzo dużo do stracenia. A odpowiadając, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to panie redaktorze, znaczy no wszyscy mamy świadomość tego, że pomimo tego, że mamy za sobą 4 lata dobrobytu, który był dobrobytem absolutnie niedanym przez partię rządzącą, ale wynikiem światowej koniunktury i ciężkiej pracy polskich przedsiębiorców, przedsiębiorczyń, to te pieniądze nie były kierowane w stronę ochrony zdrowia. Zaproponowano rozwiązanie, które wprowadziło ryczałty w wielu obszarach. Pieniądz już nie szedł za pacjentem, był zupełnie inaczej rozdysponowywany, więc inna formuła finansowania ochrony zdrowia. To jest jeden z pierwszych postulatów, które stawiamy. Ale jakby to spotkanie pewnie nie daje nam możliwości dotknięcia wszystkich problemów, a przynajmniej chciałabym się skupić na jednym. Tym, który tutaj, zwłaszcza na Mazowszu, gdzieś widzimy bardzo, bardzo często. Zresztą moja mama jest lekarzem z ponad 40-letnim stażem, jest tutaj na sali, często rozmawiamy o kłopotach ochrony zdrowia i tutaj lokalnych, także takich centralnych. Jakby mamy doskonałą świadomość tego, że głównym problemem, z którym się zmierza ochrona zdrowia w Polsce, jest po prostu olbrzymia luka pokoleniowa, jeżeli chodzi o lekarzy. I jeżeli w tym momencie nie postawimy i nie powiemy bardzo jasno, że tych młodych lekarzy nie ma, że szpitale są zamykane ze względu na brak młodych lekarzy, ratowników, pielęgniarek, to najzwyczajniej w świecie pójdziemy w stronę jakiejś tragedii. Średnia wieku lekarzy tutaj na Mazowszu wynosi 53 lata. Średnia wieku pediatrów 59. Podobnie jest z pielęgniarkami. Więc jeżeli w tym momencie nie postawimy na znaczące podwyżki dla młodych lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, nie zatrzymamy tej luki pokoleniowej, to naprawdę może się to skończyć bardzo źle. Nas po prostu nie stać w tym momencie na oszczędzanie na ochronie zdrowia. Nie może być tak, że wykonywanie tak poważnych zawodów jest poświęceniem. Musimy zatrzymać młodych ludzi po prostu w Polsce i po skończonej edukacji spróbować zasypywać tę lukę pokoleniową. Dziękuję bardzo. Pani poseł przed chwilą powiedziała, że te wybory to nie będzie decyzja tylko na najbliższe 4 lata, ale na dziesięciolecia. Czy też pan tak uważa i dlaczego? No, proszę państwa, ja mówiłem już na samym początku, że my nie mieliśmy, oczywiście wcześniej też zdarzały się takie pokusy, by potencjał państwa wykorzystywać dla swoich celów, ale teraz to jest metoda po prostu sprawowania władzy. Dzisiaj padało pytanie, czy my mamy jeszcze ustrój demokratyczny, czy w Polsce jest demokracja. Proszę państwa, istotą tego modelu, który jest w Polsce, jest balans władzy i Trybunał Konstytucyjny miał kluczową rolę. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, kiedy byli w opozycji, mieli prawo skierować skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Mieli tylu posłów, że tę skargę mogli skierować. I każdy akt, każdą ustawę uchwaloną przez nas mogli obalić przez Platformę i PSL, mogli obalić, jeżeli ona naruszała konstytucję i takie rzeczy z tego korzystali. My w tej chwili nie mamy tego narzędzia. Opozycja już nie ma narzędzia w postaci skargi do Trybunału Konstytucyjnego z prostego względu. No, znaczy skarga została, ale Trybunału nie ma. I na tym polega problem, że to nie jest problem, znaczy to nie jest kwestia i problem opozycji. Obywatele nie mogą skorzystać, całe grupy obywateli, jeżeli uchwalone zostanie prawo, które w nich uderza, poprzednio mogli poddać weryfikacji ten akt prawny, a w tej chwili już nie mogą. Proszę państwa, my mamy teraz taki model w Polsce. Jeżeli pan prezes sobie zażyczy,
rano, to wieczorem będzie miał już uchwaloną ustawę przez Sejm i Senat. A jak sobie zażyczy super jakiegoś pakietu, to przed północą będzie miał ją podpisaną. A jak będzie chciał w ogóle z Wisienką to wszystko, to następnego dnia będzie miał wyrok Trybunału Konstytucyjnego o zgodności tej ustawy z Konstytucją. Jeden człowiek, wola jednego człowieka jest w tej chwili prawem w Polsce i nie ma się co oszukiwać. To tyle z punktu widzenia odpowiedzi o model, w którym my żyjemy. I były już grupy, i mogę podawać przykłady, które próbowały. Chodzą teraz ludzie po Europejskim Sądzie, by dochodzić swoich praw. W Polsce już nie ma tej możliwości. Natomiast odnosząc się jeszcze słowem do służby zdrowia, proszę Państwa, to my jesteśmy w Polsce w tej chwili w tej sytuacji, że możemy i musimy ocenić reformę, którą wprowadziła obecna władza w służbie zdrowia. Oni wdrożyli tą reformę, mianowicie sieć szpitali. I w wyniku tej reformy mamy fatalną sytuację szpitali powiatowych, przede wszystkim taką, której jeszcze w Polsce nie było. Ja się zgadzam, że myśmy nie mieli dobrego modelu nigdy. Nie wypracowaliśmy w Polsce sprawnie działającego systemu służby zdrowia, zawsze były kłopoty. Ale to, co mamy w tej chwili w szpitalach powiatowych, prawie we wszystkich, to takiej sytuacji dramatycznej nie było. I ja Państwu powiem jeszcze o jednym, znaczy i tak, w pełni się zgadzam z tym, co mówiła Pani poseł tutaj. Najważniejszym problemem są braki w personelu i tu nie ma łatwych rozwiązań, ale działać trzeba natychmiast, bo tu jest potrzebny plan ratunkowy. Musimy zwiększać nakłady na służbę zdrowia, ale musimy zmienić system, bo ten, który został właśnie wdrożony, zmarnuje każde środki, w tym systemie zmarnujemy każde środki, musimy naprawić system. Ale proszę Państwa, chcę powiedzieć Państwu o zagrożeniach. Ja byłem kilka dni temu i jestem pod wrażeniem tego zdarzenia w szpitalu powiatowym w Węgrowie i tam się dowiedziałem, że ten szpital otrzymał nową stawkę za energię elektryczną o 160% więcej. Więc jak te szpitale mają w ogóle przeżyć? Jesteśmy w Siedlcach, tutaj jest, stąd jest minister energii, który, no nie ma też co ukrywać, doprowadził do krachu na rynku energii. Mamy sytuację dramatyczną zupełnie, która została uratowana w tym roku tylko tym, że 9 miliardów złotych z budżetu państwa przeznaczyliśmy na to, wypłaciliśmy 9 miliardów spółkom energetycznym, żeby te spółki nie przerzuciły tych 9 miliardów w nasze prywatne rachunki. Ale przedsiębiorstwa już płacą więcej. Koleje Mazowieckie o 65% więcej. Czy bilety podrożeją? To jest pytanie do pana Tchórzewskiego. Podrożają bilety, czy nie podrożają? I to są zagrożenia, o których mówimy. I nie wiadomo, czy w przyszłym roku budżet państwa będzie miał środki na to, żeby pokryć, żebyśmy my nie mieli podwyżek w gospodarstwach domowych. Ale szpitale już mają. Tak, szanowni państwo, mnie coś innego nurtuje. Dlaczego taki dzielny naród i nie dostrzega tego, o czym my tu mówimy, i dlaczego popiera demagogów i populistów? Gdzie jest przyczyna? Postawcie diagnozę trafną, wtedy będzie leczenie. Po pierwsze, politycy podpadli masom, no, za różne rzeczy. Ludzie nie wierzą politykom. To już się stało. Po drugie, demagodzy wmówili, zapominając, że wyrwanie na wolność spowodowało utratę 70% polskiej gospodarki, która była szła do Związku Sowieckiego. Przykładem jest moja stocznia. Przez 20 lat, jak pracowałem tam, tylko 1,5% szło na rynki zachodnie, a 98,5% szło do Sowietów. Rozwiązaliśmy Związek Sowiecki, nawet statki zbudowane nie miał kto odebrać, za darmo by wzięli, ale pieniędzy to nie dali. Więc cała ta przyjemność wolności nas tak tyle kosztowała, że ludzie mogą być niezadowoleni. Ale ja miałem wybór i my mieliśmy wybór. Albo wolność, albo zostajemy w bloku. To po pierwsze. Po drugie, do tego nieufności w stosunku do polityków i do tego, co robiliśmy, doszła jeszcze jedna nieufność. Mimo wszystko społeczeństwo nasze miało jakoś trochę zaufania do księży, do religii, do wiary. Jak teraz odkryliśmy, nawet na moim przypadku, że to byli agenci i zboczeńcy, więc te społeczeństwa się załamało.
I mówią, nie, nie ma komu wierzyć, ani politykom, ani księżom, ani religii. Dawajcie, ten co daje, tego będziemy wybierać. Jak się z tego podnieść? Jak się z tego podnieść, żeby naród wrócił do zorganizowania i mądrego działania? Czy to teraz nam się uda? Przecież jak pięknie pani mówi i wylicza to wszystko prawda. Tylko, że ten naród tego nie odbiera. On odbiera, no właśnie, znaleźliśmy się w kotarni. Mało tego, na całym świecie dziś, przecież wybór Trumpa, we Francji, gdzie indziej. Naród naciska na zmiany, narody naciskają na zmiany. Politycy nie zdążyli z rozwiązaniami. I dlatego budzą się demony. Czy nasze pokolenie sobie z tym poradzi? Jak postawimy dobrą diagnozę, to i będziemy próbowali mądrzej leczyć. Ja już tego nie zrobię, bo jestem za stary. Po moim życiorysie to tylko ja mogę dbać dzisiaj też o te dwa zawody, o te dwa kierunki, więziennictwo i szpitalnictwo. Bo w tych dwóch miejscach mogę się znaleźć. W dwóch wyborach, które mieliśmy, samorządowych i do Parlamentu Europejskiego, zastanawiam się, na ile one były wyborami przeprowadzonymi w normalnych warunkach ze względu na propagandę, z którą mieliśmy do czynienia. My, jako obywatele Polski, mamy zapisane konstytucyjne prawo do informacji, do rzetelnej informacji. I to prawo zostało zakłócone. Olbrzymie pieniądze. W styczniu przegłosowano 1,3 miliarda na telewizję publiczną. To są olbrzymie pieniądze, które idą na medium, które nie przekazuje rzetelnych informacji. Czy wybory dokonywane politycznie w zakłóconych warunkach jakby postrzegania, oceny rzeczywistości, to są prawidłowo przeprowadzone wybory? To jest, szanowni państwo, jeden z filarów, właśnie taka, przepraszam za wyrażenie, ale powiem wprost, ogłupiająca propaganda. To jest jeden z filarów, które pozwalają państwom autorytarnym utrzymać się przy władzy przez długie, długie lata. Kolejny z filarów są to transfery, taki socjal znaczący, zbudowanie sytuacji, w której każdy z obywateli coś tam od tej władzy zyskał, mniejszego lub większego. I trzeci filar, mówiąc wprost, to jest zastraszanie. Zastraszanie, mówienie, że jak tylko zmieni się władza, to coś straszysz, nie wychodź przeciwko tej władzy, bo mamy prokuraturę, mamy sądy, mamy policję. Żeby przejąć prokuraturę, wystarczył tak naprawdę jeden przepis, który mówił o tym, że na 12 miesięcy w roku można delegować prokuratora w dowolne miejsce. I to doprowadziło do sytuacji, w której taki prokurator albo boi się, że utraci awans w prokuraturze apelacyjnej, albo boi się, że zostanie przeniesiony do jakiejś małej, odległej miejscowości. Kolejni prokuratorzy to są prokuratorzy na stanowiskach funkcyjnych. W tym momencie na 6300 osób w prokuraturze ponad 2500 ma albo dodatek funkcyjny, albo jest na delegacji. No to wystarczy, aby wsłuchiwać się w oczekiwania władzy, aby tego dodatku czy tej delegacji nie utracić. Więc rzeczywiście mamy takie trzy filary, które budują państwa autorytarne. I powiem wprost, że rzeczywiście to jest taki czas, szanowni państwo, o który kiedyś zostaniemy rozpytani przez przyszłe pokolenia. Ktoś nam kiedyś naprawdę zada pytanie, a co ty zrobiłeś we wrześniu, w październiku 2019 roku, aby Polska pozostała krajem stabilnie się rozwijającym, demokratycznym, europejskim? Bo w tym miejscu w Europie naprawdę nie ma alternatywy. Albo będziemy państwem, które będzie pozostawało w strefie wpływów Europy, będzie się rozwijało stabilnie, demokratycznie, albo możemy wybrać samotną ścieżkę, taką jak Ukraina. I widzimy, do czego to prowadzi. Ani rozwój gospodarczy, a część terytorium zajęta, mówiąc wprost, przez Rosję. Więc zastanówmy się, co możemy jeszcze zrobić przez ten najbliższy tydzień, aby z dumą powiedzieć, tak, zrobiłem to, to i to we wrześniu, październiku 2019 roku, aby Polska nadal była bezpiecznym, demokratycznym, europejskim państwem.